Kiedy myślałem nad tym czasem teraz, o czym mogę usługiwać, to takie dwie myśli mi się od razu pojawiły. Pierwsze to taka pieśń, taki stary refren, który wszyscy znamy. On może, ja wiem, że On może, ja wiem, że Jezus może dopomóc i mi. Kochani, kiedy tak się ten werset zaczął, ten refren zaczął nucić, ale też drugie takie, to pojawiło się takie słowo, to są słowa Jezusa, co chcesz, abym ci uczynił? I później też wrócę do tego fragmentu. I kochani, to, o czym dzisiaj będę starał się powiedzieć tak krótko, to jest o chorobie, o naszej postawie wobec choroby, o uzdrowieniu. I to też jest taki trudny temat, nie? Bo też są różne skrajności, różne nauki, ale chcę wam powiedzieć, że to jest Boża łaska, że możemy też doświadczać Bożego dotknięcia, Bożego uzdrowienia i tego doświadczamy tutaj w zborze. Chociaż chcielibyśmy więcej, bo jest wiele potrzeb, wiele różnych trudnych sytuacji, kiedy zmagamy się z niedomaganiami naszego ciała. I kiedy nad tym tak myślałem, kiedy czytałem te Słowo Boże i zastanawiałem się, co mógłbym powiedzieć na ten temat. I muszę zacząć od tego, że taką podstawową przyczyną istnienia chorób jest upadek pierwszego człowieka, który ściągnął na ludzkość przekleństwo, choroby i śmierć. I myślę, że to był taki temat, który też, nad którym się zastanawialiśmy na grupce naszej takiej domowej. To było gdzieś, nie wiem, końcem maja. I też to troszeczkę się nad tym zastanawialiśmy i myśleliśmy, no Boże, dlaczego tak, dlaczego nie, jak do pewnych rzeczy dojść. Kochani, ja wiem, że dzisiaj nie jestem w stanie wielu rzeczy aby poruszyć, ani nie czuję się aby do końca kompetentny, ale chcę wam powiedzieć o takich paru rzeczach, bo zastanawiałem się, jakie jest stanowisko Jezusa wobec choroby, żeby tak zacząć, żeby tak nas troszkę ugruntować. I przeczytajmy może fragment z Mateusza 12:15. Parę takich fragmentów przeczytamy. I szło za nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. Może cofnijmy się teraz. Mateusz 9:35. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski. Nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Mateusz 8:16. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Może teraz werset, rozdział 15, też z Ewangelii Mateusza. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam. I przyszło do Niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tak, iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. Kochani, mógłbym czytać tych fragmentów o wiele, wiele więcej. Kiedy przygotowywałem się do tej usługi, kiedy tak wyrywkowo, że tak czytałem Ewangelię i patrzyłem, co Bóg czynił, co Jezus czynił tutaj na ziemi, to widziałem, że Jezus traktował chorobę nie jako błogosławieństwo, ale jako nieprzyjaciela. Za każdym razem, kiedy ludzie przychodzili z wiarą do Jezusa, On ich uzdrawiał. I kochani, muszę powiedzieć, że jest to dla mnie takie bardzo pocieszające, posilające, kiedy wiem o tym, że Jezus chce, abym był posilony, uzdrowiony, wzmocniony. I muszę wam powiedzieć, że później też będę przez chwilkę się dzielił swoim świadectwem, kiedy Bóg mnie w moim doświadczeniu związany ze zdrowiem posilał. Chciałbym, żebyśmy też popatrzyli na to, jak Jezus podchodził do człowieka chorego. Z Ewangelii Marka, z pierwszego rozdziału. I przyszedł do Niego trędowaty z prośbą. Upadł na kolana i rzekł do Niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się Go i rzekł Mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z Niego trąd i został oczyszczony.
Tak zastanawiałem się nad tym słowem zdjęty litością. Dla mnie litość czasami ma takie negatywne też znaczenie, bo może być w litości może być jakaś taka nawet pogarda. W tłumaczeniu słowo życia jest napisane, że zdjęty współczuciem. Mi to tak lepiej brzmiało, nie? Tak samo w tłumaczeniu Nowego Przymierza. Ale muszę wam powiedzieć, kiedy tak wpisałem sobie tę frazę w Google, łaska, znaczy litość, a współczucie, to jest to bardzo pokrewne, bo tam taka krótka słownikowa definicja była. Litość to współczucie dla czyjegoś bólu, chęć udzielenia pomocy. A współczucie, czyli już się to mieściło w tej litości, aby w tej definicji, to rodzaj uczucia, natomiast litość to forma zachowania się względem innych. Czyli jakby patrząc z tej perspektywy mogłem powiedzieć, że litość to też jest współczucie, ale kiedy Jezus okazywał litość, ulitował się nad ludem, to też za tym szły czyny, jego postawa. I kiedyś tak, kiedy nad tym tak wczoraj myślałem, tak się zastanawiałem, czy to tak czasem nie jest tak, tu jest może taki, może będzie tak nie do końca świadectwo pozytywne z mojej strony, bo człowiek ma współczucie do drugiego i na przykład 2 tygodnie temu po południu stwierdziliśmy z żoną, że mamy wolny czas, chcemy gdzieś pojechać, była piękna pogoda, weźmiemy rowery i odwiedzimy kogoś. No i tak wybraliśmy sobie, kto jest chory, czy około się modlimy. To był Jasiu Duchniak, stwierdziliśmy, że jeżeli Jasiu będzie miał gości, to jedziemy dalej. To pojedziemy do Braterstwa Kochutów, jeżeli nie, to pojedziemy jeszcze do kogoś innego. Mieliśmy takie naprawdę bardzo dobre nastawienie i pojechaliśmy i przyjechaliśmy do Jasia. Ale Jasiu był w takiej dobrej kondycji, ugościli nas, Ania kąpała się w basenie i to był taki dobry czas. Ale powiem wam szczerze, jak przyjechaliśmy z powrotem, to złapałem się na czymś takim, że nawet nie pomodliliśmy się nad Jasiem, żeby Pan go dotykał, żeby Pan go uzdrawiał. I było mi strasznie głupio. Tu nie chodzi o to, że to miała być jakaś reguła, bo z reguły tak jest, gdzieś jedziemy z żoną czy do kogoś chorego, to też za naszym tym postawą serca idzie to, żeby się pomodlić o tę osobę razem, czy razem się pomodlić. Czy ten przykład jest dobry? Nie wiem, kochani, ale wiem, że Pan Jezus nie tylko współczuje Tobie. Chcę to powiedzieć do tych, którzy się zmagają z chorobą, z doświadczeniem. Pan Jezus nie tylko jest tym, który okazuje Ci współczucie, ale okazuje Ci też litość. I chce Ci pomagać, chce się litować nad Tobą, drogi bracie, droga siostro. Chce Ci pomóc w Twojej trudnej sytuacji. I muszę Wam powiedzieć też taką sytuację, że to, o czym mówiłem, ten fragment, słowa Jezusa, co chcesz, abym ci uczynił. Myślę, że niektórzy wiedzą, czego to dotyczy. Otwórzmy Ewangelię Marka, 10, rozdział 46, werset do 52. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Kochani, ten fragment znamy. A to słowo, które tak stanęło w mojej pamięci, kiedy się przygotowywałem, jest związane jakby z moim świadectwem, z moimi zmaganiami i mimo, że czasu jest może stosunkowo niedużo, ale chciałbym wrócić do moich takich przeżyć związanych z moim zdrowiem. Fragmentarycznie już kiedyś mówiłem, wspominałem, część was może dobrze to pamięta, ale gdzieś ponad 8 lat temu okazało się,
podczas jakichś badań takich rutynowych, że zdiagnozowano u mnie, że coś jest nie w porządku na moim pęcherzu. I muszę wam powiedzieć, każda następna aby informacja była gorsza. Dostałem skierowanie na badania do szpitala, na oddział i okazało się, że no, jest gorzej niż wszyscy, że tak powiem, zakładali. Ja czułem się dobrze, nie widziałem jakichś tam takich objaw symptomów i okazało się, że jest to nowotwór. Badania histopatologiczne potwierdziły, że jest to nowotwór złośliwy i to, że dzisiaj stoję tutaj, to jest łaska Boża. Wiecie, był to taki czas, o którym zbór się o mnie modlił, kiedy ja też zacząłem tak naprawdę konkretnie wołać do Boga w tej sprawie. Było to dla mnie to takim totalnym zaskoczeniem. Nie wiedziałem, jak podejść do tej sytuacji, ale muszę wam powiedzieć, że to, że jakoś byłem ugruntowany w Bożym Słowie, też mogłem może też właściwą postawę zająć w tej sytuacji. Nie chcę powiedzieć, że moja postawa w tym okresie takim trudnym była do końca dobra. Też zadawałem Panu Bogu pytania, wołałem, no dlaczego ja? Nie rozumiem tego, tej sytuacji. Lekarze no, też nie wiedzieli, w jaki sposób jakaś tam była operacja przewidziana. I muszę wam powiedzieć, że w tej sytuacji tak naprawdę zacząłem też zbliżać się do Boga. Po pierwsze zacząłem słuchać Bożego Słowa, co mówi w tej mojej sytuacji. I chcę wam powiedzieć, że też ważne, jeżeli ktoś jest chory, a żeby też nie wpadał w jakąś taką panikę, kiedy jest choroba, doświadczenie, ale żeby też chciał odebrać i szukał takiego czasu, żeby mógł odebrać Boże Słowo, taką Bożą obietnicę dla siebie. Ja wtedy też odebrałem taką obietnicę, to było z Księgi Jeremiasza, z 30 rozdziału, gdzie i to nie stało się w taki sposób, że wertowałem, szukałem. Po prostu to było według takiego planu czytania, którym miałem, wtedy czytałem i to było z 30 rozdziału Księgi Jeremiasza. Może otwórzcie sobie. Gdyż tak mówi Pan, twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna, nie ma na twój wrzód lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia. Kochani, i kiedy czytałem to, ale też czytałem dalszy fragment, który Bóg mi tak mocno pokazał wtedy, i 17 werset, i 18. Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów, mówi Pan, chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Tak mówi Pan, oto ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami. Miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. Kochani, to słowo było takie dla mnie, takie mocne. Ja wtedy pamiętam, że płakałem, ale wiedziałem, że Bóg do mnie wtedy mówi, zachęca mnie, podnosi. I chcę wam powiedzieć też, nie goniłem jakoś gorączkowo, ale też byłem na takiej modlitwie, gdzie braterskiej, gdzie prowadzący właśnie, nie znając jakby w ogóle, ale znając, wiedząc, że są jakieś potrzeby, nie znając mnie nawet może bliżej, nie znając mojej sytuacji, zapytał właśnie tymi słowami, że Jezus się dzisiaj pyta, co chcesz, abym ci uczynił? To było pytanie do wszystkich. Ja wtedy wiedziałem, że chcę Jezusowi powiedzieć, abym był zdrowy. I wtedy też się o mnie modlono. Ale muszę powiedzieć, że nie stały się jakieś cuda ponad takie naturalne. Moim jakimś takim pragnieniem i może i marzeniem było to, żeby dla chwały Bożej no nie musiałbym iść już do szpitala, żeby lekarze, że tak powiem, byli zaskoczeni, żeby im szczęki poopadały, żebym mógł złożyć jakieś niesamowite świadectwo. Kochani, nie stało się tak. Bóg mnie podnosił, miałem taki zabieg w zasadzie. Dalej lekarze nie wiedzieli, co ze mną zrobić. Pojechałem za radą wierzącej lekarki do Centrum Onkologii do Warszawy dwukrotnie, czy nawet trzykrotnie, gdzie też w zasadzie no, przy tego typu schorzenia no, powiedzieli mi, że po tym zabiegu, który miałem obserwować i w zasadzie nie ma, oprócz jakiejś tam takiej profilaktycznej małej chemii, której później i tak nie miałem, nie ma jakiegoś takiego prostego leczenia.
Ta lekarka myślała, że może mi zasugerują jakieś nowatorskie rozwiązania, nic. Wręcz lekarka, którą pytałem, no co mam w takiej sytuacji robić, co zmienić, powiedziała, no nie palić, rzucić palenie. Ja mówię, ale ja nie paliłem. No to nie uczyć się palić, nie? Taka czuła się bezradna już w tym wszystkim. Nie umiała mi jakoś pomóc, nie? Ale powiedziała mi też coś fajnego, mówiła, ale może pan dziękować Bogu, a nie wiem, dlaczego tak powiedziała, czy była osobą wierzącą, trudno mi powiedzieć, że zdiagnozowano to u pana w takim wczesnym stadium, nie? Że tak wcześnie to wykryto i nawet była zaskoczona, że na USG, że pani doktor potrafiła dostrzec, chociaż to było centymetrowy ponad guz, potrafiła to dostrzec, bo w takim miejscu to było dość takim skrytym. Kochani, mogę powiedzieć, że nie był to dla mnie łatwy czas, ale to, że Bóg mnie przez to wszystko przeprowadzał. Mogę powiedzieć, że no to jest łaska Boża. Myślę, że taką rzeczą, którą też zrobiłem pierwszą i ważną, to też badałem swoje serce, czy za tą chorobą nie jest, czy przyczyną tej choroby nie jest jakiś grzech, coś w moim życiu. Kochani, owszem, musiałem pewne rzeczy może porządkować, ale też do końca nie widziałem, żeby to było przyczyną. Bóg mi tego tak by nie poświadczał. Myślę, że w Jakuba, kiedy w liście Jakuba w 5 rozdziale czytamy, możemy czytać o tym, że może to być przyczyną naszej choroby, doświadczenia, ale bardzo często jest tak, że nie ma takiej przyczyny. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugimi, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kochani, to jest też taka rada dla tych, którzy są w doświadczeniu. To jest Boża też, myślę, że taka Boże Słowo nas do tego motywuje, że mamy badać swoje serce. Jeżeli jest grzech, który może być przyczyną, to mamy to zrobić z tym porządek, odwrócić się od grzechu, pokutować. Kochani, ja tego nie doświadczałem, aby nie widziałem tego tak wyraźnie. I muszę wam powiedzieć, że to był taki trudny dla mnie czas, ale Bóg mnie stopniowo podnosił. I chcę wam powiedzieć, że w tym okresie też Bóg, ja też wierzę, że czasami ktoś, kto jest w doświadczeniu, w chorobie, Bóg też mówi, żeby zrobił jakiś krok wiary. I to też chcę powiedzieć na świadectwo. Ja nie mówię o jakimś ekstremalnym, bo czasami słyszymy, że ktoś chory, czy nieuleczalnie chory, marzy się mu o to, żeby skoczyć ze spadochronu, nie wiadomo z kim się spotkać, jakimś znanym, jakimś gwiazdorem. Kochani, nie. Ja myślę, że Bóg czasami mówi, weź swoje łoże, wstań, bo motywuje nas do tego, żeby zrobić jakiś krok. Może to w wypadku kogoś z nas będzie, żeby się nie skupiał na swojej chorobie, zaangażowanie się w jakąś służbę. W moim wypadku było też tak, że i tu jest taka historia naszego poznania, troszkę jak z Renią. Myśmy się poznali, może znaliśmy się może troszkę dłużej, ale tak wpadliśmy sobie w oko, że tak powiem, w grudniu i zaiskrzyło coś między nami i ja wtedy tak zacząłem myśleć o Reni, a w styczniu miałem diagnozę. I w tym momencie, szczerze mówiąc, przestałem myśleć, nie? Przestałem myśleć o jakichś decyzjach o małżeństwie, żeby w ogóle wejść w jakąś relację z Renią bliższą. I muszę powiedzieć, że to było dla mnie też trudne, ale byłem skupiony na czymś innym i na Panu Bogu. Ale w pewnym momencie, już po jakimś tam, po paru miesiącach, ja myślę, że to był kwiecień, bo zabieg miałem w lutym, zadałem Panu Bogu takie pytanie, czy w tej sytuacji, w której jestem, kiedy czeka mnie okres kontrolny przez parę lat, kiedy przez pierwsze, co 3 miesiące, przez pierwsze 2 lata byłem na kontroli w szpitalu, kiedy pobierano mi wycinki. Zawsze to było jakaś takie zmaganie i ktoś, kto przechodził przez takie rzeczy, wie, że to zawsze jest próba wiary, nie?
I wtedy zadawałem sobie to pytanie, Panie Boże, czy ja w tej sytuacji mogę myśleć, czy marzyć o małżeństwie, nie? Czy mogę robić jakieś kroki? I wiecie, gdzieś tam przez Słowo Boże Bóg mnie zachęcał, ale była też taka sytuacja, myślę, że to było gdzieś w maju, takie braterstwo, które mnie znało, zresztą lekarze, i oni tu przyjechali, wiedzieli o mojej sytuacji. Nie znaliśmy się może tak bliżej, znaliśmy się z takich właśnie ewangelizacji, jakichś wspólnych działań, bo oni z innej społeczności byli. I oni też chcieli się ze mną jakoś tak zobaczyć, co u mnie tam słychać, a wychodzili wcześniej, ja odprowadzałem tego brata do samochodu, jego żona już była. I tak, kiedy tak szliśmy, i on tak mówi: Bogdan, wiesz co, no nie znam cię tak dobrze, ale ty jesteś żonaty? A ja mówię: nie. No on mówi: wiesz co, chcę ci powiedzieć, że nie porzucaj swoich myśli, swoich marzeń o małżeństwie. Nie porzucaj. Ja tak na niego popatrzyłem, mówię: no ale dlaczego mi to mówisz? A on mówi: wiesz co, nie wiem, ale wiedziałem, że mam ci to powiedzieć. Kochani, Bóg zachęcił mnie przez słowa tego brata, ale wszystkim Boże Słowo. Ja już jeszcze potem wielokrotnie pytałem Pana Boga, jakby stawiałem takie trochę może warunki, bo też nie chciałem, żeby kogoś zranić właśnie, czy Renię w jakiś sposób. Był to dla mnie też taki trudny czas w tym okresie, bo ja o swojej chorobie dowiedziałem się końcem stycznia, w styczniu, a w marcu mój szef. I w przeciągu kilku miesięcy w sierpniu odszedł do Pana, nie? I widziałem, było to dla mnie takie trudne też doświadczenie, że Pan mnie zachowuje, Jego Pan odwołuje, i muszę Wam powiedzieć, że były to takie zmagania, ale w tym wszystkim mogę powiedzieć, że Pan mnie zachował, podniósł, posilił. Nie było spektakularnego jakiegoś uzdrowienia, czegoś, co by, że tak powiem, wstrząsnęło, ale muszę Wam powiedzieć z perspektywy, aby też czasu, bo okres jakichś takich badań, kiedy nie było żadnej wznowy, kiedy nie było żadnej remisji w moim życiu, trwał no, prawie 6 lat i w tym czasie jeździłem właśnie z takimi coraz większymi odstępami do szpitala na badania i już byłem ogólnie mówiąc umęczony tym, ale przyszedł też taki czas, kiedy lekarz mi powiedział, patrząc na moją kartę, na to, i mówi: wie Pan co, patrząc na Pana wyniki, patrząc na cały przebieg, w zasadzie trudno to nazwać leczeniem, ale tej takiej obserwacji i tak dalej, mogę powiedzieć, że z medycznego punktu widzenia jest Pan zdrowy. I muszę powiedzieć, że to jest chwała Bogu, bo tak naprawdę tego takiego leczenia, ja nie przechodziłem takich trudnych sytuacji, tak jak brat Jurek, gdzie chemia i tak dalej, czy inni ludzie, ja tego nie doświadczyłem, ale moja sytuacja była na tyle też trudna i taka niejasna, że nawet ta lekarka w tym wstępnym takim, ta znajoma wierząca siostra lekarka wstępnym tym jakimś takiej diagnozie mówiła, że jeżeli będzie sytuacja taka, że będzie trzeba usunąć cały pęcherz, a to już wtedy mnie zimny pot oblewał, załatwi mi po prostu jednego z najlepszych specjalistów w Polsce. I wiecie, ale Pan Bóg mnie od tego uchronił, Pan Bóg dał łaskę, podźwignął i podniósł mnie w tym wszystkim. O tym nie jest łatwo mówić, o jakichś takich zmaganiach, bo to też trwało długo, ale Wam chcę powiedzieć tym wszystkim, że Bóg jest dobry, Bóg jest wierny i łaskawy. 2 tygodnie temu nasz pastor Boguś mówił coś takiego: On może i On chce, że Pan Jezus może i chce nam pomóc w naszych trudnych sytuacjach, nie tylko związanych ze zdrowiem. On jest lekarzem i On może i chce mi pomóc. On chce dotknąć, posilić. Czy jest to łatwe? Czasami to jest wielki bój, czasami to jest zmaganie. Ale Pan Jezus jest tym, który mi współczuje i okazuje swoją litość i łaskę nad naszym życiem. Drogi bracie i siostro, nad moim i Twoim życiem Bóg okazuje swoją łaskę i chce okazywać każdego dnia, chce Cię posilać.
Ale nie chciałbym wpadać w jakieś takie, wiecie, skrajności. Ja trochę tutaj zacząłem skracać, bo wiem, że też w 5 Mojżeszowej jest taki fragment, taki werset 29, to jest 29 rozdział, 28 werset, że pewnych rzeczy nie rozumiemy, że ja w swoim jakby tym okresie doświadczyłem tego, że kilka osób takich mi bliskich, czy to byli rodzice Reni, którzy zmagali się z chorobą, Pan ich odwołał. Modliliśmy się i nie żałujemy tego, że wołaliśmy do Boga, nie czuliśmy się zawiedzeni, bo wiemy, że pewne rzeczy są dla nas zakryte. I chcę wam powiedzieć, że czasami może być coś takiego, że czekamy na Boże uzdrowienie, na Boże rozwiązanie, a nie dajmy się czemuś takiemu, że diabeł przyjdzie i zacznie nam mówić, że Bóg nas nie kocha, bo nie interesuje się nami, że w naszym sercu może się jakiś tam uraz, gorycz pojawić w stosunku do Boga. Nie pozwólmy, aby diabeł nas takimi myślami atakował. I mówię to dlatego, że takie sytuacje się niestety zdarzają, że, bo to są czasami długie procesy, jakieś tam problemy zdrowotne. Chciałbym wam też przeczytać, i właśnie w tym takim, w tej myśli chciałbym przeczytać taki fragment, bo to są ostatnie słowa Dawida Wilkersona. To było 4 lata temu. I to wydrukowałem z internetu. On na swoim blogu napisał kilka godzin przed śmiercią takie krótkie rozważanie. I to bardzo mi się podoba. Oddaję to, że czy w chorobie, czy w doświadczeniu, czy w trudnościach, najważniejsze jest to, żebyśmy Jego kochali, żebyśmy byli blisko Boga, niezależnie od tej sytuacji, jaką doświadczamy, żebyśmy się Jego trzymali. I może przeczytam ten taki fragment. Myślę, że David Wilkerson był też taką osobą cenioną, takim mężem Bożym. I on tutaj pisał na tym blogu, i to było kilka godzin przed jego śmiercią w wypadku samochodowym. Bogu bardzo podoba się, gdy wierzymy w momencie, w którym wszystko wskazuje na niepowodzenie. Jest to jak najbardziej godne pochwały. Jezus rzekł do Tomasza, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I takie słowa opublikował David Wilkerson i dalej pisał. Błogosławieni ci, którzy wierzą wtedy, gdy nie widać odpowiedzi na modlitwę, którzy wierzą ponad nadzieją, kiedy zawiodły wszystkie środki. Na przykład wtedy, gdy człowiek dochodzi do punktu beznadziei, końca nadziei, gdy kogoś nam bliskiego czeka śmierć, a lekarze nie dają mu żadnych szans, nie wydarza się też cud, o który się modlimy. Wtedy szatan atakuje twój umysł strachem, gniewem i pytaniami. Gdzie teraz ten twój Bóg? Modliłeś się, aż skończyły się twoje łzy, pościłeś, stałeś na obietnicach, ufałeś. Do twojego umysłu są wciskane bluźniercze myśli. Modlitwa i wiara zawiodła. Nie ufaj już więcej Bogu. To się nie opłaca. Twój umysł będzie nawet w takiej sytuacji atakowany myślami poddającymi wątpliwość istnienie Boga. To są narzędzia, których szatan używa od wieków. Nawet najbardziej bogobojni ludzie w historii byli w ten sposób atakowani. Ci, którzy przechodzicie przez dolinę cienia śmierci, posłuchajcie tych słów. Płacz będzie trwał przez pewne ciemne, okropne noce. Ale w ciemności wkrótce usłyszysz szept Ojca. Ja jestem z Tobą. Nie mogę Ci powiedzieć teraz, dlaczego tak się dzieje, ale pewnego dnia to zrozumiesz. Zobaczysz, że to była część mojego planu. To nie był przypadek, ani Twoje niepowodzenie. Trzymaj się mocno. Pozwól, że Cię obejmę w Twojej godzinie bólu. Umiłowani, Bóg nigdy nie zawiódł. On działa tylko w dobroci i miłości. Kiedy wszystko wskazuje na niepowodzenie, Jego miłość zwycięża. Trzymaj się mocno swojej wiary, trwaj w Jego słowie. Na tym świecie nie ma innej nadziei. Kochani, to są słowa, które zapisał David Wilkerson w zasadzie w ostatnich godzinach swojego życia tutaj na ziemi. Jest Panem. Kochani, wielki mąż Boży odszedł, wielu się zastanawiało i było w żalu. Kochani, ale jeszcze raz podsumowując to, co dzisiaj chciałem powiedzieć tak krótko. Jezus może i chce dotykać naszych ciał, chce leczyć, chce rozwiązywać nasze problemy. I to, co też pastor chyba wspomniał, ten fragment,
z Pieśni nad Pieśniami, to we wtorek, z pierwszego rozdziału, z czwartego wersetu. Módlmy się tym, pociągnij mnie do siebie, żebyśmy byli blisko Jezusa, żeby te sytuacje, w które przechodzimy, jakieś problemy zdrowotne, nie były dla nas takim czymś, co nas powala, ale żebyśmy mogli z tego zwycięsko wychodzić na chwałę Jezusa Chrystusa. Amen.